Poniedziałkowe popołudnie piłkarze Bytowi rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu 2015-2016. Na treningu obecnych było 26 zawodników, w tym sprowadzeni niedawno Marek Opałacz i Dawid Kort. Oprócz nich z drużyną trenowali juniorzy Maciej Stolc i Krystian Bara oraz powracający z wypożyczenia z Jaroty Jarocin Adrian Wróblewski. Testowani przez najbliższe dni będą także Szymon Jarosz, Bartłomiej Poczobut, Kamil Oblizajek i Mateusz Kolbusz. Jaki będzie cel Bytowi, ale teraz w pucharze? Czy znowu będziemy tak trochę odpuszczać, bo poprzednie dwa sezony kończyliśmy już na pierwszej naszej rundzie? Czy teraz będzie inaczej? Nie wyobrażam sobie, żebyśmy do jakiegokolwiek meczu podeszli bez braku chęci zwycięstwa. Oczywiście w pucharze wystawimy najmocniejszy skład, przygotujemy się do tego meczu najlepiej, ale no, puchar rządzi się swoimi prawami i nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, jak daleko zajdziemy, ale mam nadzieję, że daleko. Jakie są Pana odczucia po pierwszym treningu Bytowi? No cieszę się, że w końcu się spotkaliśmy, niby 3 tygodnie przerwy, ale ciągnęło do pracy. Mam dużo optymizmu i motywacji do pracy. Na temat jeszcze tego celu Bytowi przed sezonem, jaki stawia Pan sobie cel właśnie w nowym sezonie? Czy ja mogę sobie stawiać cel, jaki mi się podoba? No, najważniejszy jest cel, jaki postawi przede mną i przed drużyną zarząd klubu ze sponsorem, ale to chyba za wcześnie, bo na razie jesteśmy w fazie budowania zespołu. No tak, ale chyba jednak o coś by to ja będzie chyba więcej walczyła niż o utrzymanie? No mam nadzieję, że będziemy skutecznie walczyć w każdym meczu o zwycięstwo, a jakie to da miejsce w tabeli, zobaczymy. Na temat jeszcze takich transferów, teraz Bytowia może robi takie transfery bez nazwisk, bo jednak Kort czy Opałacz, one te nazwiska przeciętnemu kibicowi dużo nie powiedzą. Przedtem takie były nazwiska jak Kikut Pawłowski. Stawiamy teraz na takich innych piłkarzy? Myślę, że mówimy cały czas o klubie Drutek z Bytowia. Stawiamy na piłkarzy, którzy według mnie będą spełniać oczekiwania, spełniać te wymogi, które ciągnie za sobą gra w pierwszej lidze, a te nazwiska, o których Pan mówił, no same pokazały, że jednak to nie była najlepsza droga. Wcale nie mówię, że tu będziemy ściągać piłkarzy według opinii bytowskich kibiców anonimowych, ale mam nadzieję, że to będą piłkarze, którzy będą wartością dodatnią i pokażą, że będą grali dobrze dla Drutek z Bytowi i będą kibice będą oklaskiwać ich fantastyczne akcje. Czy w nowym sezonie więcej szans otrzymają zawodnicy, powiedzmy, z regionu, czy też młodzież bytowska, bo w poprzednim sezonie było różnie, a też trudno się utożsamiać z drużyną, kiedy piłkarze zmieniają się praktycznie co rok nawet po 10. No, taka jest specyfika pierwszej ligi, to nie jest specyfika Drutek z Bytowi, tak jest praktycznie w każdym klubie. Nam udało się poza Tadeuszem Sochą utrzymać wszystkich piłkarzy, tych, których ja wyznaczyłem do przedłużenia kontraktu. Za mojej kadencji zagrał Wojach i zagrał Chojnacki. Nie dzielimy szatni na zawodników spoza Unii, że tak powiem, i miejscowych, tylko dzielimy szatni na piłkarzy, którzy się nadają do gry i mam nadzieję, że i Wojach, Chojnacki i pozostali piłkarze, ci, którzy są traktowani jako wychowan klubie, wywalczą sobie to miejsce i nie będzie tematu. Jakaś sytuacja z Adrianem Wróblewskim? Czy on przychodzi takie testy u Pana, bo z końcem roku kończy mu się Bytowie kontrakt? Adrian Wróblewski ma kontrakt z Bytowiem, dlatego zaprosiłem go na treningi. Nie znam go, znam tylko opinię na jego temat. Ma teraz szansę pokazać, że mu się to miejsce w naszym zespole należy. A najpierw, Michał, kwestia z poprzedniego sezonu. Według naszego plebiscytu zostałeś najlepszym piłkarzem całego minionego sezonu. Wyprzedziłeś Tomasza Łaskowskiego i Mariusza Surdykowskiego. Miałeś zdecydowanie największe poparcie wśród kibiców i czytelników naszej strony, dlatego serdeczne gratulacje od nas dla redakcji, dla Ciebie taki skromny puchar. Jak możesz podziękować? Dziękuję bardzo przede wszystkim całej drużynie i dziękuję także przede wszystkim trenerowi, który postawił na mnie. No i to jest nagroda, myślę, dla każdego z chłopaków, którzy przyczynili się do tego, że utrzymaliśmy się.
Jakie jest takie twoje pierwsze uczucia już po nowym treningu, przed nowym sezonem? Znaczy, tak, no odczucia, znaczy odczucia, powiem tak, że... Może właśnie fizyczne. Fizyczne, no już mieliśmy już tydzień przygotowania i teraz są praktycznie dwa krótkie mikrocykle, a następny trzeci, to już jest praktycznie meczowy, ponieważ gramy Puchar Polski ze Śledzą Wrocław. Pokażesz sobie jakiś taki indywidualny cel na nowy sezon? Indywidualny cel? Myślę, że więcej strzelonych bramek, bo na pewno to brakowało i przede wszystkim brakowało strzałów na bramkę. No myślisz też, że oprócz ten indywidualny cel, to tak, że będzie obrona tej statuetki za rok? Myślę, że tak, aczkolwiek jeżeli komuś z chłopaków by się to przytrafiło, to tak, żebym był zadowolony z tego. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki wielkie, dobra.